sportową i kulturalną stolicą Maroka niezmiennie od wieków pozostaje Fez, historyczna ostoja średniowiecznej cywilizacji z mnóstwem meczetów, medres i pałaców oraz ze słynną Mediną, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Rzeczywiście, ma się wrażenie, jakby czas nagle stanął tu w miejscu. Naszą wędrówkę do Mediny Fezu rozpoczynamy od nowego miasta Nouvelleville, najmłodszej dzielnicy wzniesionej przez Francuzów na początku XX wieku, z szerokimi ulicami i alejami wysadzanymi rzędami palm, gdzie ulokowały się restauracje, banki, sklepy, budynki administracji publicznej i wiele różnych hoteli, tych większych i tych małych. Nowego Fezu, który wbrew nazwie został zaprojektowany już w XIII wieku, wznosi się Pałac Królewski, jedna z najcenniejszych rezydencji władcy w kraju, z przykuwającą uwagę reprezentacyjną złotą bramą, bogato zdobioną kolorowymi mozaikami i kaligrafią. Wyryty napis w języku arabskim głosi: „Jestem brama szczęśliwa, otwarta na wszystkie narody świata przybywające ze wschodu i z zachodu”. Do Mediny pozostaje nam do przejścia Mellach, żydowska dzielnica łącząca nowy i stary Fez z ciekawą zabudową i pasażami pełnymi sklepów jubilerskich. Prawdziwa Medina zaczyna się po przekroczeniu bramy Babużlub, składającej się z łuków w kształcie dziurki od klucza, zdobionych mozaikami. Od strony zewnętrznej w kolorze niebieskim, symbolizującym Fez, a od strony wewnętrznej w kolorze zielonym, symbolizującym islam. Medina Fezu szybko przenosi nas w świat średniowiecznych klimatów. Tu od wieków prawie nic się nie zmieniło. No, może z wyjątkiem ogromnej ilości turystów, codziennie przemierzających labirynt około 9 tysięcy wąskich uliczek, zaułków i różnych przejść łudząco do siebie podobnych, oblepionych kolorowymi kramami i straganami. Bez pomocy miejscowego przewodnika nie sposób stamtąd wyjść. Wszędzie panuje nieprawdopodobny ścisk, który dla mieszkańców, przemykających w tłumie często na motorowerach lub tradycyjnie na osiołkach dodatkowo załadowanych towarem, nie stanowi żadnego problemu. Wszechobecny zgiełk miesza się z różnymi zapachami ulicy, potęgując zmęczenie. Czas więc odpocząć. Szukamy Riady, restauracji, ale jej odnalezienie na własną rękę graniczy z cudem. Miejscowy przewodnik jest nieoceniony. Riady w Medinie, często przerabiane z pałaców, są schowane pośród innych domów. Niczym nie wyróżniające się na zewnątrz, robią piorunujące wrażenie po wejściu. Tu mamy okazję skosztowania tradycyjnej potrawy marokańskiej, tagina, podawanego w charakterystycznym stożkowym naczyniu o identycznej nazwie. A
pasją samą w sobie jest obserwowanie życia Mediny z setkami rozmaitych małych warsztatów rzemieślniczych, w których praca wrena okrągło i gdzie często powstają prawdziwe dzieła sztuki. Charakterystycznym zapachu już wiemy. Dotarliśmy do popularnej garbarni Szawara, gdzie niezmiennie od średniowiecza centralną częścią są potężne kadzie z barwnikami. Woń wyprawianych tam skór jest tak porażająca, że przed wejściem na taras widokowy zlokalizowany nad sklepem, turyści namawiani do kupna wyrobów skórzanych wcześniej otrzymują garść listków mięty dla zneutralizowania przykrego odoru. Jednym z najważniejszych miejsc dla wszystkich Marokańczyków jest mauzoleum Mulay Idrisa II. Jego ojciec był założycielem dynastii Idrisid. Obiekt ten jest ważną częścią tradycji muzułmańskiej, miejscem szczególnego kultu. Najważniejszą i jedną z najstarszych budowli Fezu jest meczet Al-Karawin z połowy IX wieku. To najcenniejszy zabytek miejscowej architektury i sztuki, którego bramy otwarte poza porą modlitwy ukazują elegancki dziedziniec. W tymże IX wieku przy meczecie powstał uniwersytet. Tradycję uczelni kontynuuje Uniwersytet Karawin, usytuowany w kasbie Szararda. Kończąc pobyt w Medinie Fezu, ponownie mamy okazję ujrzenia Riadu od środka. Tym razem pełni on rolę oryginalnego i bardzo ekskluzywnego hoteliku z apartamentami i basenem na dziedzińcu. Miejsce to ma wyjątkowy czar. Dlatego z wielką przyjemnością przyjmujemy zaproszenie do wypicia słodkiej herbaty, parzonej w pękatych dzbankach z liści mięty. Kiedy napar osiąga odpowiednią moc, nalewa się go z dużej wysokości do niewielkich szklaneczek, dzięki czemu na herbacie tworzy się pianka. Obraz z mijanymi jeziorkami, wzgórzami i żyznymi dolinami zapowiada dalszą podróż na południe. Zahaczamy o niewielką osadę o nazwie Vojlubilis, gdzie znajduje się doskonale zachowany kompleks starożytnych ruin z czasów rzymskich. Warto zobaczyć pozostałości tych murów obronnych, term, kapitolu, łuku triumfalnego, bazyliki i domów mieszkalnych z kolorowymi mozaikami. Chociaż
też najskromniejszym z wielkiej czwórki miast cesarskich jest Meknes, to jednak to ważny ośrodek turystyczny głównie ze względu na postać jego założyciela, Mulaya Ismaila, legendarnego i najbardziej krwawego władcy marokańskiego, który zapragnął uczynić z miasta stolicę swojego imperium. Rękoma tysięcy niewolników i więźniów zbudował potężne mury fortyfikacyjne ciągnące się na przestrzeni 25 kilometrów. To one wraz z wielką bramą Bab al-Manzur są magnesem przyciągającym turystów do miasta. Około 60 km na południe od Meknes, pośród lasów sosnowych i cedrowych, wjeżdżamy do Małej Szwajcarii. Takim mianem turyści określają Ifran. Popularny kurort narciarski z nowoczesną zabudową domów wczasowych, przypominających chatki w stylu alpejskim. Niedaleko Ifranu, w okolicach Azru, tamtejsze lasy cedrowe kryją jeszcze jedną niespodziankę. Sympatyczne, dziko żyjące, psotne małpki makaki, przyzwyczajone do obecności turystów. Dug it.